Witajcie, witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowy spooky update i karnet w Rebirth Champions X. No i oczywiście możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc jesteśmy w grze, no i słuchajcie, mamy nowy sezon pierwszy, nowy spooky world, czekajcie, sezon pierwszy, co? Ej, w ogóle w końcu jest karnet, ja pamiętam karnety z Fightman Simulatora, jakie one były piękne, jak się fajnie wbijało, no i słuchajcie, zawsze, ale to zawsze przy takich karnetach było daily, także możecie napisać w komentarzu, czy zrobić daily, czy nie. Dalej mamy nowy spooky world, jedno nowe jajko, 14 nowych petów, co? Tam jest aż 14, okej, okay. To zaraz sprawdzimy, mamy także nowe season rewardsy, sezon questy, specjalne boosty i jeden nowy kod. Czekajcie, specjalne boosty, to mnie powiem wam zaciekawiło, czy te specjalne boosty są gdzieś tutaj, czekajcie, tu nic nie ma. Ej, w ogóle zobaczcie, dalej nie mamy nowych rebirth batonów, ej, no mogli chociaż dodać jednego. No, no trochę szkoda, może to jest jakiś nowy game pass i no, to chyba nie jest! Special event boost! Ja pamiętam, ej! Pamiętam, jest Fightmana, one są genialne. Ej, te boosty są giga fajne. Mamy ich 0. A, no to ogólnie mamy ich 0. Także na razie to nie jest to zbyt fajna informacja. No ale co, słuchajcie, lecimy sobie, robimy sobie daily spino. Oczywiście bierzemy sobie grup chesta. Żadnych nowych podniosów nie mamy. Także dostałem 2 razy rebirth boost. No i słuchajcie, idealnie 2 razy rebirth boost. No o to chodzi. Rebirth boost, ponieważ no jak wiecie, teraz mi się przyda. Brakuje mi połowy. Połowy do spółki, no i będzie bardzo fajnie. No ale co, ja myślę, że sprawdźmy sobie w końcu ten, słuchajcie, sezon pierwszy, więc co my mamy? Więc na początku mamy, jak widać, kliki, tutaj będzie pet, tu będzie jakiś laki, tutaj gemy, tu będziemy mieć rebirthy, znowu kliki, okej, okay, tu jakieś pety, ej, dużo tego jest, a ten płatny, czekajcie, pet na start jest, okej, okay. Więc, no co, ja myślę, że bez przedłużania, myślę, że możemy sobie to kupić, a więc co, kupujemy sezon pierwszy, premium pass, więc uwaga, jazda. No i słuchajcie, mamy, udało się, kupiłem. Siedzimy sobie, słuchajcie, na plażę, bierzemy sobie wszystkie, ale to wszystkie skrzynki, ponieważ teraz bardzo, ale to bardzo ważne są boosty. No i jeden razy klik boost, no właśnie o to chodziło, ponieważ no będę musiał tutaj, wiecie, powbijać i kliki, i rebirthy, także no. Lecimy sobie jeszcze na cyber, oczywiście, i zaraz sprawdzimy sobie, może da będzie kupić coś wyleci, słuchajcie. Nie wiem, w ogóle jest już tak późno, jest 21:39. Słuchajcie, oni ten update wydali o 21:00, coś. Ja naprawdę nie wiem, czemu to tak. W ogóle jestem jeszcze po nagrywkach Spec Simulatora. Nie wiem, dzisiaj drugi film chyba wleci. To ja nie wiem, o której, czy o 23, czy o której, nie wiem, o której go widzicie. No i... a, jak zwykle nic ciekawego. Nie no, czekajcie, co to jest? Ja mam takiego niefarta, tej maszyny 13 milionów to tylko ma. Nie wiem, po co to tu jest, ale dobra. Może sprawdźmy sobie, co zrobić, aby odblokować ten karnet. Więc uwaga, questy mam 100 jajek aż otworzyć i rebirtha 1000 razy zrobić. Mam nadzieję, że to się nie liczy, że ja muszę 1000 razy w to kliknąć. Tylko to się liczy tak, że muszę zrobić, nie wiem, 1000 rebirthów. A właśnie, sprawdźmy sobie, albo nie, czekajcie, bo mi to w sumie zresetuje. Od jutra mam kolejnego rebirtha, więc 256, nie, słuchajcie, to nie miało tak wyglądać. No to może chodźmy do tego Voida i może uzbierajmy na to jeszcze 1000 jajek. Nie wiem, co teraz robić. Czy zbierać te kliki i zrobić rebirtha, czy otwierać jajka, słuchajcie. Dobra, wezmę 2 razy klik boosta. Okej, okay, więc wpadłem w międzyczasie na jeszcze lepszy pomysł. Mianowicie zróbmy tego rebirtha. Bez żadnych boostów po prostu go zróbmy. No i sprawdźmy, czy to się liczy. Tak! Mamy 100%, ale kozacko. Dobra, czyli słuchajcie, ja teraz lecę otwierać jajka i widzimy się, jak otworzę te 1000 jajek, czy tam 100. No i słuchajcie, mamy, otworzyłem 100 jajek, więc sprawdźmy, jak to wygląda. Okej, okay, mamy i czy teraz mam tier pierwszy? Mam 2 razy kliks i 2 razy kliks, jakiś pet. Czekajcie, o co tu chodzi? Mam dwie rzeczy naraz, okej. Okay. Odbierzmy sobie to i teraz, ej, w ogóle to jest chyba jakieś zbagowane, ale dobra, trudno, odbieramy i czy ja mam jakiegoś nowego peta? Co to jest za pet? Słuchajcie, czemu go nigdzie nie ma? Ej, ile ten pet ma bocy? Słuchajcie, o co chodzi? Nie, no czy to jest żart? Czy naprawdę oni dodali jakiegoś peta, który ma tylko 500 tysięcy. Jaki jest sens takiego peta dodać? No ale dobra, sprawdźmy sobie może, jak on wygląda, więc uwaga, no powiem wam, no jest nawet ładny, no nie jest zły, ale słuchajcie, nie, nieopłacalny totalnie, chociaż czekajcie, no wiadomo, to jest pierwszy tier, może mam nadzieję, że o ten pet to się okaże jakimś totalnym kozakiem, jeżeli tak by było, no to kozacko. No i słuchajcie, muszę grać 30 minut, no i otworzyć 300 jajek, więc co, ja chyba lecę otwierać dalej i widzimy się, nie wiem, co ja tutaj ukończę cały karnet w jeden odcinek?
No tak w sumie można, myślałem, że to są ograniczenia jakieś czasowe, że to będzie daily, a tu słuchajcie, tylko trzeba zadania robić. Dobra, więc może dzisiaj spróbuję odblokować jak najwięcej. Ciekawe, jakbym odblokował cały karnet w innym odcinku. No ale dobra, ja otwieram pety, a w międzyczasie, no trzeba tutaj zbierać na rebirpa. Dobrze, więc słuchajcie, jestem, no jak widzicie, mam 1.3 UD, nie wiem co tu jest UD, możecie też napisać. No i generalnie, jak widzicie, ukończyłem wszystkie questy, prawie wszystkie, bo jeszcze, no zostało mi jakieś, nie wiem, 4 minuty chyba obstawiam. Więc słuchajcie, lecimy, bierzemy wszystkie boosty, czyli bierzemy boosty na gemy, no i bierzemy boosty, a wziąłem na laka niechcący. Bierzemy także na 2 razy rebirth, no i co, lecimy, no i obym tym momentem wbił 500 QD rebirthów. Także uwaga, lecimy i robimy, no nie, słuchajcie, zabrakło mi 90, ale co się stało, czekajcie, 10 QN mam tych, okej, okay, ja nic nie widzę na tym ekranie, poczekajcie, za dłuższe tu się dzieje, także przejdźmy sobie, no i słuchajcie, już prawie mam, już jest prawie spółki, mam nadzieję, że no, musi mi się to dzisiaj udać wbić, ale słuchajcie, lecimy sobie kupić jakieś upgrade'y, także może na chwilę to wyłączmy, no i co, co możemy kupić, mi się wydaje, że click multiplier będzie tutaj najważniejszy, a no i przy okazji zobaczmy sobie, czy stać mnie na jakąś aurę, właśnie. Bo ja chyba aury nie mam, nie wiem, ja jej nie widzę, albo sobie wyłączyłem w ustawieniach. Także podchodzimy, dojdzie tutaj są aury. I uwaga, czy na jakąś mnie stać? 1 QN, dobra, kupujemy. I na tą byłoby mnie stać, jakbym nie wydał. Ale dobra, czyli teraz tak, lecimy. Dokupuję click multiplier, no i słuchajcie, ale OP w ogóle ładna, to nawet ładna. Nawet jej nie widać, ale to ciekawa ta aura, powiem wam. Lecimy sobie na upgrade'y, no i kupujemy, maksujemy tutaj click multiplier, bo to chyba w sumie tyle, co mi stało, ja walk speeda nie ulepszam. No i co, bierzemy. No i słuchajcie, już więcej nie mam, także co, ja wracam i ekspimy, no i wbijamy te 500 QD rebirthów. A więc słuchajcie, w końcu udało się, no i mam 500 QD rebirthów, także lecimy sobie na spawna. No i słuchajcie, mamy spooky warda, także czekajcie, może wszystko na razie wyłączę, okej, okay, żeby nie przeszkadzało. I wchodzimy, i uwaga, wow, ej, co jest? Ej, tam mgła jest, kozacka, ej, tam mgła daje giga klimat, jeszcze ta moja aura tak wygląda, okej, okay, ej, to mega wygląda, patrzcie, jest taki strasznie duża mgła i małe pole widzenia. Ej, no to wygląda genialnie, ale co to jest? Tu jest w ogóle jakaś kosa, okej, okay? Ja się boję i jakie pety. Ej, dobra, dropimy tego mitykala, słuchajcie, dropimy tego mitykala. No, ale to wygląda mega ładnie. A przy okazji mamy, słuchajcie, nowy drugi tier w karnecie. Także, kozetku, muszę wdropić legendarnego peta i zrebirfować. O, mam rebirfa, słuchajcie, już tutaj gotowego. Czyli co, dropimy legendarnego peta i będę mieć tier 3 od razu. Także weźmy sobie to, weźmy sobie to. No i słuchajcie, czekajcie, co to jest? To jest jakiś spring bunny, okej, okay, ile on ma mocy? O, bo on miał więcej. Dlaczego on ma 100 mocy? O co tutaj chodzi? Czekajcie, czemu kolejny pet jest słabszy? Aha, bo ten był z premium, no tak, no... No słuchajcie, no dobra, no może być, no ale trudno, słuchajcie, lecimy. No i co, robimy opening, biorę oczywiście na... Mam 2 razy lekki boost, dobra, no i co, otwieramy, oby wydropiła jakaś legendarka. No i słuchajcie, jestem, no i sprawdźmy, jak już opening, więc... No trochę tych legendek jest, okej, okay. Aha, bo tu są jeszcze Void Planety, no 4 Ghost Dragony, szkoda, czemu ja zawsze kończę ten opening, nie na 5? 360 milionów? Co? Ej, co jest? Nie, słuchajcie, ja go nie użyję, ani jednego. Dobra, ale sprawdźmy sobie, jak wygląda taki jeden, więc uwaga, equipi. Ej, no episko wygląda, słuchajcie, no to wygląda kozacko według mnie. No, no nie powiem, że nie, słuchajcie. Więc co, ja update'y oceniam na bardzo fajne, oceniam go na... Czekajcie, no co my dostaliśmy? Dostaliśmy w sobie jeszcze ten sezon. Ja oceniam update na 10 na 10, ponieważ tak, dostaliśmy nowy sezon, słuchajcie. Mamy nową krainę dodatkowo, czyli wiecie, no nie tylko, że nowy sezon, tylko, że też nowa kraina jest. No, kraina, powiem wam, nieźle, nieźle. Tutaj w marcu Halloween nam wprowadzili. Także ciekawie, powiem wam. Update sam na 10 na 10 i czegoś tylko nie zauważyłem, czyli World Boost razy 1000. Dopiero to zauważyłem, słuchajcie. Wezmę sobie może, będę sobie tutaj ekspił. Więc ja wam mega dziękuję za obejrzenie. Wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć, siema, elo!